kiedy pojawiła się taka możliwość wspólnej pracy. I wtedy wydaje mi się, że nikt z nas nie miał takiej świadomości, że DBT wyjdzie z tej niszy, z tej tak naprawdę malutkiej działki, która gdzieś tam się pojawiała i była potrzebna dla osób z dużymi problemami, ale tak się nie stało. Okazało się, że DBT naprawdę zaczęło się robić popularne, cały czas rośnie i na pewno dzięki ogromnej pracy Marshy Linehan, jeżeli chodzi o program leczenia. Family Connections jest również powiązane, ponieważ ja oraz moi współpracownicy zaczęliśmy myśleć o takim programie, bo oczywiście pracowaliśmy z rodzinami osób chorych i zobaczyliśmy, że w systemie amerykańskim tak naprawdę partnerzy, rodzina, dzieci, dziadkowie mają trudności z dotarciem do dobrej jakości usług, jeżeli chodzi o ich bliskich, którzy mieli jakieś tendencje myśli samobójcze. Więc my rozpoczęliśmy pracę w naszych własnych poradniach z rodzinami, ale no wiedzieliśmy, że to jest bardzo, bardzo ważna część pracy, ale trudno było się przebić do systemu opieki zdrowotnej. Myślę, że w innych krajach jest to podobnie, ale w Stanach Zjednoczonych jest to szczególnie trudne, ponieważ nie mamy takiego narodowego programu ochrony zdrowia i oczywiście ubezpieczyciele nie chcieli płacić za usługi dla rodzin osób chorych, więc my stwierdziliśmy, że wyjdziemy poza tradycyjny system ochrony zdrowia i nie mieliśmy pojęcia, że to się spopularyzuje, bo kiedy byłem w Nowym Jorku, stwierdziłem, dobrze, no przynajmniej w Nowym Jorku i w Seattle będą dwa miejsca, gdzie można dostać takie wsparcie jako członek rodziny. A teraz wydaje mi się, że Family Connections działa w 25 krajach i tutaj mamy osoby takie jak Magda, Andy, osoby, które uczą Family Connections w Europie, ale również w Australii, w Nowej Zelandii, w Ameryce Południowej, Azji. Naprawdę no to jest wspaniałe. No i oczywiście czuję się staro też przez to. Czyli możemy powiedzieć, że po tych wszystkich latach doświadczeń odczuwasz ciepło w swoim sercu. Zdecydowanie tak. Myślę, że to jest fantastyczne i chciałabym poczuć się podobnie. Przepraszam, ale chciałabym jeszcze trochę zatrzymać się przy tym doświadczeniu związanym z wiekiem, ponieważ w naszej branży, kiedy pracujemy jako liderzy programu Family Connections, kiedy wspieramy rodziny, to mówi się o tym, że nasze ryzyko wypalenia się jest wysokie. Mam pytanie, czy coś w ramach DBT jest szczególne, jest jakiś szczególny element tego programu Family Connections, czy w ogóle terapii DBT, co nas chroni przed wypaleniem się, czy coś takiego, o czymś takim mógłbyś opowiedzieć? Tak, to jest bardzo rozległe pytanie. Myślę, że tak, zarówno w DBT, jak i w Family Connections są takie mechanizmy, chociaż one się różnią. W DBT mamy tak naprawdę tę możliwość stworzenia zespołu konsultacyjnego, który jest stały. Nie tylko wtedy, kiedy mamy problem, tylko ten zespół działa regularnie. Raz w tygodniu się spotykają osoby, terapeuci, żeby tak naprawdę skorzystać z pomocy nawzajem i tak, żeby świadczyć jak najlepszą terapię DBT. Jednym z głównych źródeł wypalenia jest to, że pracujemy z osobami, które mają bardzo poważne problemy i wielu z nich przedwcześnie rezygnuje albo pojawiają się nawroty. Wiele osób popełnia próby samobójcze albo samookalecza się. Oczywiście w DBT przynajmniej, jeżeli chodzi o statystyki, jest dużo niższa liczba osób, które przedwcześnie kończą terapię oraz mamy dużo lepsze rezultaty, jeżeli chodzi o leczenie takich osób w porównaniu z innymi terapiami. Dzięki temu jest też mniejsze ryzyko wypalenia. Ponadto mamy ten zespół konsultacyjny, który nas wspiera, który sprawia, że jesteśmy tak naprawdę, idziemy w obranym kierunku i tak naprawdę DBT również
opiera się o uważność, o mindfulness, co sprawia, że my również skupiamy się na akceptacji, na zmianie, na własnych emocjach i tak naprawdę nasze zadanie polega na tym, że nie możemy się wypalić, bo jeżeli ja się wypalę, to nie będę mógł już nikomu pomóc, więc musimy na serio potraktować nasze własne emocje i terapeuci DBT właśnie tak robią. Dbają o siebie tak, żeby mogli na następną sesję się pojawić i być obecnym i świadczyć jak najlepszą pomoc bez wypalenia. Oczywiście, no tutaj rozmawiamy sobie tutaj z tobą, Magdo, jako znajomi i no, gdybym był naprawdę wypalony, no to oczywiście byłoby to dużo, dużo trudniejsze. No, jakby na pewno rozumiesz. Jeżeli chodzi o Family Connections, tam mamy troszeczkę inną sytuację. To jest doświadczenie całkowicie dobrowolne. Profesjonaliści czy członkowie rodzin po prostu decydują się, żeby wziąć udział w Family Connections, ponieważ chcą wziąć udział w takiej grupie, nauczyć się czegoś nowego. I to, że to jest spotkanie dobrowolne, naprawdę robi dużą różnicę. Po 20 latach prowadzenia Family Connections, kiedy patrzę na przykład na moich współpracowników, którzy zajmują się Family Connections, którzy już w tym momencie mamy tysiące liderów Family Connections, którzy wolontaryjnie zgłaszają się do organizowania takich grup pomocy. Ja czuję ogromną wdzięczność i miłość dla osób, które się na to decydują. I tak naprawdę to wystarcza mi za motywację. Jest to ogromna grupa osób i bardzo doceniam to, co te osoby dają od siebie. Oczywiście w ramach Family Connections mamy również sieć wsparcia. Bardzo dużo robimy dla liderów, żeby pomóc im w tym, żeby się nie wypalili, żeby byli w stanie aktywnie pomagać swoim pacjentom, być liderami Family Connections, tych grup, żeby nie zabierali tych problemów do domu i nie brali tego osobiście. Myślę, że te wszystkie elementy przyczyniają się do tego. Tak naprawdę wydaje mi się, że mam tyle samo energii, ile miałem 30 lat temu, więc tak naprawdę, kiedy mówię, że czuję się staro, to bardziej jest to w głowie niż tak naprawdę to, co czuję. Myślałam sobie, że to nawet cię pewnie ładuje, twoje baterie, że to jest takie energetyzujące doświadczenie. Takie jest też moje doświadczenie. Ludzie, którzy uczestniczą w programie Family Connections, tak mi o tym opowiadają, że czują, że doładowują swoje baterie. Chciałam zatrzymać się tutaj na tym elementem dobrowolności. Ci z Państwa, którzy wiedzą o tym, że jest to 12-tygodniowy program dla rodzin, że się spotykamy na 2 godziny co tydzień, że to się wiąże z określonymi materiałami. I dla mnie tutaj równoważą się dwie rzeczy. Ty i Perry, z jednej strony opracowaliście kurs, który jest dobrowolny, nieodpłatny, nikogo nie można z tego programu wykluczyć z powodu braku funduszy. Jest to praca dobrowolna, opiera się na udziale liderów, a więc jest to taki bardzo otwarty program. A z drugiej strony reguły są istotne, ponieważ duży nacisk kładziecie na wierność programowi, czyli nie można tego programu zaadaptować z 12 tygodni do 8 tygodni. To nie może być tylko połowa tego okresu czasu, nie można przekazać więcej materiałów uczestnikom i tak dalej. Czyli co się za tym kryje? Dlaczego to nie jest taki całkowicie dowolny program? Dlaczego nie zdecydowaliście, że może to jest taki dobry produkt, który można po prostu sprzedać? No tak, tak naprawdę tutaj chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze, chcemy tak naprawdę dostarczać najlepszy program, który jest poparty najlepszymi dowodami. Więc kiedy przeprowadziliśmy badania, okazało się, że tak naprawdę uczestnicy korzystają z tego programu i to było badane w badaniach naukowych, to dlatego to oferujemy uczestnikom. Być może modyfikacje mogłyby poprawić wyniki, ale mogłyby również odebrać jakieś ważne elementy, dlatego no dopóki nie dowiemy się, że coś innego jest równie dobre, no staramy się po prostu zostać w tych ramach
które zostały objęte badaniami już wcześniej. Myślę, że to jest ogólnie dobre podejście do wszelkich usług, które świadczymy. Więc tak czy inaczej, my mamy nie tylko ten program 12-tygodniowy, ale z powodu pandemii mamy również taki weekendowy, powiedzmy, kurs. Nie musi on odbywać się w weekend, ale to jest tak naprawdę jeden długi dzień przez kilka tygodni, 6 godzin na przykład, albo na przykład piątek, sobota, niedziela, takie sesje na Zoomie, sesje online. I mamy już dowody, że tego rodzaju sesje również są bardzo przydatne dla osób. Troszeczkę rezultaty są inne, ale jest to również pomocne. Kolejna rzecz to fakt, że no, trzymamy się ram, chociaż jest tutaj pewna może niedowolność, ale elastyczność. Liderzy mogą decydować, w jaki sposób będą uczyć programu, ale same ramy tak naprawdę odciążają liderów. Dzięki czemu oni nie muszą jakby myśleć, że muszą zrobić coś innego, nie muszą się oddalać od programu, który faktycznie jest udowodniony. I tak naprawdę program, który trwa 12 tygodni czy 12 sesji, wiele rzeczy się też nie pojawia, jeżeli chodzi o osoby z borderline czy dysregulację emocjonalną. Bardzo robimy to celowo. Czasem niektórzy uczestnicy pytają się, dlaczego o tym albo o tym nie była mowy. No, my robimy to z dwóch powodów. Po pierwsze, no, wykluczamy niektóre informacje z programu, ponieważ albo to nie jest jakby dobra nauka, jakby ona nie ma potwierdzenia w badaniach, albo po prostu no, chcemy w jakiś sposób ograniczyć ten materiał, żeby tego nie było za dużo, bo jak coś dodamy, to trzeba byłoby czemuś ująć. Więc tak naprawdę my odciążamy liderów, my już wybieramy takie materiały, które się sprawdziły i które są poparte badaniami. Wygląda na to, że wszystkie państwa, a tutaj mówimy teraz o ponad 20 państwach, które uczestniczą w programie Family Connections, że we wszystkich tych państwach, bez względu na to, gdzie znajdują się uczestnicy, to otrzymują tę samą wiedzę, te same umiejętności. Czy faktycznie spodziewałyście się, że to będzie tak powszechnie stosowany program, że będzie miał zastosowanie w tylu państwach? No, muszę powiedzieć, że mieliśmy taką nadzieję na samym początku. Tak, nadzieję. Nie mogę, może inaczej. Perry Hoffman zmarł półtora roku temu. Może nie taką opresyjną, prawda? Kiedy jeszcze nie jest tak źle, ale widzimy, że trzeba coś zrobić, żeby nie było. That's okay. So, przepraszam, tutaj były jakieś problemy. Perry naprawdę miała bardzo dużo nadziei. U niej było bardzo dużo nadziei i no ja nie jestem bez nadziei, ale oczywiście nie mam aż tylu pozytywnych doświadczeń, które miała ona. Ale z powodu jakby problematyki czy problemów, które są specyficzne dla amerykańskiej służby zdrowia, staraliśmy się stworzyć taki program, który będzie wrażliwy na różne różnice kulturowe, na kwestie rasy, regionów, ponieważ w Stanach Zjednoczonych mamy trudności z dostępem do służby zdrowia i szczególnie problem z dostępem do służby zdrowia mają osoby czarnoskóre, osoby z marginalizowanych społeczności. Dlatego taki był też nasz cel, żeby ten program był w miarę uniwersalny. Oczywiście, kiedy tłumaczymy ten program na inne języki, to trzeba wziąć pod uwagę taki filtr kulturowy i być na to uwrażliwionym, ale to tak naprawdę była nasza nadzieja na początku. Mieliśmy nadzieję, że w taki sposób ten program się rozwinie. Tak właśnie myślałam. Tak się spodziewałam, że Perry miałaby takie nastawienie.
Myślę, że to jest właśnie bardzo szczególna cecha tego programu, że z jednej strony wymaga się dość ścisłego trzymania się reguł programu, mamy określone moduły i tak dalej, mamy wyznaczone wyraźnie ramy, mamy taką wyrazistą strukturę, ale dzięki temu można ten program wdrożyć naprawdę w bardzo wielu państwach, w różnych kulturach i w Polsce z sukcesem wdrażamy ten program. Czyli mamy program dobrowolny, nieodpłatny. Czy coś jeszcze przyświecało wtedy waszemu pomysłowi, czy nie byliście, czy nie mieliście, czy ty nie miałeś, Alanie, bo teraz zadaję pytanie konkretnie tobie, nie miałeś obaw z tym związanych? Oczywiście, no ja i Perry tak naprawdę oboje byliśmy bardzo zaangażowani. Perry leczyła bardzo dużo osób z grup zmarginalizowanych, ja podobnie. I ja przez 25 lat prowadziłem taką bezpłatną przychodnię dla osób, które nie miały dostępu do służby zdrowia i myślę, że naprawdę byliśmy zaangażowani, żeby rozwinąć jakby ten dostęp do tego typu usług. Jeżeli mamy program nieodpłatny, no, można to zrobić na kilka sposobów, ale nie ma tutaj dużego pola do popisu. Stwierdziliśmy, dobrze, no to zrobimy tutaj, będziemy tak naprawdę przykładem. Na pewno wiesz, że my, ja ani Perry nie zarobiliśmy nigdy ani grosza na Family Connections. To było całkowicie na zasadach wolontariackich, więc stwierdziliśmy, dobrze, no to my będziemy służyć jako przykład, wyszkolimy te wszystkie osoby, które stwierdzą, to było tak naprawdę do nas bardzo, bardzo, bardzo pomocne. To jest świetne. Oczywiście teraz ta kwestia się rozszerzyła, ponieważ w innych krajach, gdzie mamy dostęp do bezpłatnej służby zdrowia, profesjonaliści robią grupy Family Connections w ramach swoich etatów i to jest świetne. Oczywiście dla mnie to nie jest problem, że ktoś dostaje wynagrodzenie za swoją pracę, świetnie, ale osoby, które tak naprawdę, które biorą udział jako uczestnicy w programie, mają do tego dostęp bezpłatnie. I to jest to, co nam przyświecało od pierwszego dnia i cieszę się, że się tego trzymaliśmy, bo czasem kusiło nas, no może troszeczkę moglibyśmy pobierać za ten kurs, bo wtedy organizacja miałaby więcej, ale koniec końców wydaje mi się, że to jest bardzo zdrowe, że Family Connections działa na takich zasadach i tak naprawdę dzięki temu ta ogromna ekspansja była możliwa. Tak, tak. Tak, też mi się tak wydaje. Myślę, że o tym świadczy to, jak wiele osób się zaangażowało w ten program na całym świecie. I potem jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy. Mówiłeś no tak, o tym, ale jeszcze nie zdążyłam z nią porozmawiać. Nie. Słyszymy jakiś głos w tle. Czyli z jednej strony mówiłeś o tym, że profesjonaliści mogą uruchomić ten program. My tak zaczęliśmy w Polsce i że wiem, że w wielu innych krajach też tak się zaczęło. My mamy państwową służbę zdrowia, więc rzeczywiście można trochę czasu poświęcić, takiego czasu w ramach pracy w przychodni. Z drugiej strony czasami trudno jest zmienić już istniejący system. Ale widzę, że Family Connections to jest fantastyczny sposób wzmocnienia rodzin, ponieważ nie jestem w stanie tak naprawdę w tej chwili pomyśleć o jakimkolwiek innym programie, który by miał wgląd w środowisko pacjenta, który by stosował taki właśnie transakcyjny model i w ramach którego mielibyśmy taką świadomość, że trzeba zaprosić rodziny do udziału w takim projekcie i nie powiedzieć tym rodzinom, że muszą się zmienić, ale pokazać im, jak mogą się zmienić. A więc te narzędzia przekazać bezpośrednio w ich ręce. I myślę, że to jest fantastyczna cecha i fantastyczna korzyść płynąca z tego programu. Czy masz takie osobiste doświadczenia, że widziałeś, jak właśnie członkowie rodzin zmieniali swoje zachowanie? Czy masz w ogóle kontakt z tymi rodzinami? Mogłeś obserwować takie rodziny przez jakiś czas, na przykład, nie wiem, po 5 latach? Tak, oczywiście.
bardzo się cieszę, że użyłaś właśnie tego słowa angielskiego empowerment, bo to było naszym celem, żeby właśnie wzmocnić rodziny. Umiejętności kreują nowe możliwości. Jeżeli masz umiejętność jazdy na rowerze, to masz nową możliwość, możesz dokonać wyboru. Możesz pojechać autobusem, ale możesz też pojechać gdzieś rowerem. W niektórych sytuacjach nie mamy takiego poczucia, że mamy wybór. Zazwyczaj wynika to z tego, że nie mamy takich czy innych umiejętności, a więc umiejętności prowadzą do możliwości dokonania wyboru, a możliwość wyboru daje nam takie poczucie sprawczości. Więc myślę, że to jest bardzo ważne. Czyli z jednej strony edukujemy rodziny na temat dysregulacji emocjonalnej, edukujemy rodziny na temat tego, jak działa model transakcyjny, opowiadamy o tym, jak można zarządzać swoimi emocjami, jak można wchodzić w interakcje w taki sposób, który jest dobry dla obu stron uczestniczących w interakcji, a więc nie chodzi o to, żeby coś było dobrego dla mnie, a dla ciebie nie, Magdo, ale i tak to zrobimy, ponieważ mi się to podoba. Albo też nie chodzi o to, żebym ja się poświęcał i robił coś, co jest dla ciebie dobre, ale dla mnie złe. Nie. W ramach programu Family Connections poszukujemy takich rozwiązań, które są dobre dla obu stron. I to rzeczywiście prowadzi do takiego poczucia sprawczości. Jest bardzo wzmacniające. Jako lider Family Connections mamy takie poczucie, ale muszę powiedzieć, że jako terapeuta DBT też mogę powiedzieć, że większość rodzin, które uczestniczą w Family Connections, większość rodzin mówi o tym, że mają takie większe, na początku, nie, że nie mają poczucia sprawczości. Zazwyczaj to wynika właśnie z zaburzonej interakcji z drugą osobą, z drugim człowiekiem, a więc staramy się obu stronom przekazać nowe możliwości, nowe umiejętności po to, żeby to poczucie sprawczości było większe. A więc chodzi o takie wzajemne wzmocnienie się. Pytałaś o to, co takiego ja zauważyłem. Mamy oczywiście dane, które mówią same za siebie, ale też moje doświadczenie jest spójne z tymi danymi. Myślę, że czysta liczba osób, które uczestniczą w programie Family Connections, które chcą być liderami, już mówi sama za siebie, a więc to są osoby, które myślę, że widzą to, że mogą otrzymać coś szczególnego dzięki temu programowi, że to jest taki program, który daje im coś więcej niż inne programy i że mogą mieć rzeczywiście dostęp do nowych umiejętności. Nie ma niczego w ramach programu Family Connections, co by się wiązało z obwinianiem, osądzaniem. Mam nadzieję, że w ogóle nasza dziedzina się zmieniła w ostatnich 20 latach, ale myślę, że nie zmieniła się aż tak bardzo, jakbym sobie tego życzył. Nie zapominajmy o tym, że nie tak dawno temu, na pewno to było w trakcie mojego życia zawodowego, główne modele terapii osób z zaburzeniem borderline to były takie modele mocno bazujące na obwinianiu, osądzaniu, takie dość ciemne, naprawdę nie były to przyjemne modele terapeutyczne, i w zasadzie nie osadzały się na żadnych danych naukowych. Z mojej perspektywy naprawdę to nie były dobre modele terapeutyczne dla osób z zaburzeniem z pogranicza. A tutaj oferujemy taki model, który właśnie nie ma tej ciemności w sobie. To jest model, który wiąże się z dużym poczuciem nadziei, a więc motywacja jest następująca. To będzie dobre dla mnie i dla ciebie, a więc będzie to dobre dla naszej relacji. A więc nie chodzi o to, żebym ja się poświęcał dla ciebie, bo to nie będzie trwałe, nie będzie możliwe do utrzymania. To oczywiście bardzo szybko będzie prowadziło do poczucia wypalenia, do poczucia winy po twojej stronie albo odwrotnie, prawda? Ty będziesz poświęcać siebie dla mnie, ja będę mieć poczucie wypalenia i tak dalej. A więc w ramach programu Family Connections oferujemy taką platformę, w ramach której ludzie mogą wyposażyć się w nowe umiejętności i to ma bardzo dobre przełożenie na relacje, wzmacnia poczucie sprawczości. Myślę, że daje nadzieję i to dlatego właśnie 90% uczestników, mniej więcej, tak możemy powiedzieć, myślę, że 90% uczestników, tak średnio 90% uczestników Family Connections to są osoby, które są w stanie ukończyć program, co jest rzeczywiście niezwykłe, bo to jest program składający się z 12 sesji, a więc jest to nietypowe. My również mamy podobne obserwacje, że ten poziom compliance jest bardzo wysoki, a więc bardzo dużo osób kończy ten program. Myślę, że podobne dane
dotyczą Irlandii, a więc naprawdę bardzo duża liczba uczestników jest w stanie ukończyć program. I teraz chciałabym jeszcze przejść do czegoś, co właśnie nie wzmacnia poczucia sprawczości, ale zanim to zrobię, to mam jeszcze taką uwagę, zastanawiając się nad tym, co jest takiego szczególnego w programie Family Connections, co takiego szczególnego jest w terapii DBT. I pomyślałam sobie, że muszę powiedzieć, że Alanie, ty jesteś moim naprawdę fantastycznym nauczycielem. Bardzo, bardzo wiele się od ciebie nauczyłam. Poznałam Perry Hoffman, to też była fantastyczna osoba. Bardzo mnie wspierała i tak mnie popychała trochę do przodu, żebym próbowała nowych rzeczy. I te dwie osoby mają ze sobą wiele wspólnego, podobnie jak inni koledzy zaangażowani w terapię DBT. Jest to mianowicie poczucie humoru. Może to być zaskakujące dla Państwa, ale właśnie poczucie humoru, taka umiejętność bezceremonialnej komunikacji, lekkość w komunikowaniu się z grupą osób w dysregulacji emocjonalnej. Jest to społeczność, w której pojawiają się często tendencje samobójcze, myśli samobójcze, często poczucie beznadziei. Kiedy myślę o DBT, kiedy myślę o Family Connections, to myślę sobie, to jest taka terapia, która się wiąże z tym, żeby nie osądzać, żeby właśnie mieć poczucie nadziei i żeby być w stanie w sposób lekki, z poczuciem humoru rozmawiać naprawdę o najtrudniejszych sprawach życiowych. Więc wydaje mi się, że właśnie to poczucie humoru, taka umiejętność dystansowania się pozwala nam się zaangażować i również pozwala nam czerpać jakąś radość z tej pracy. I zastanawiam się, czy podobnie o tym myślisz, czy to może być właśnie istotne dla terapeuty, który ma bardzo ważną rolę do odegrania przecież. To jest great question, and it's also a question I'm very happy that you asked me, because I have some thoughts about this. I think that there are many elements that come into play when we talk about being playful. Świetne pytanie i myślę, że tutaj wiele kwestii wiąże się z tą możliwością posługiwania się poczuciem humoru. W DBT idea jest następująca. Mimo tego, że ja jestem czyimś terapeutą, przecież nie przestaję być człowiekiem. Przecież na pierwszym miejscu jestem człowiekiem. A potem oczywiście podejmujemy różne role w życiu. Te role wiążą się z pewnymi ograniczeniami, ale nawet wypełniając określone role, pozostajemy po prostu ludźmi. Myślę, że to jest oczywiste, ale nie zawsze jest to takie oczywiste dla różnych szkół psychoterapii. Są oczywiście też inne terapie, nie tylko DBT pozwala na posługiwanie się poczuciem humoru, ale w bardziej tradycyjnych szkołach psychoterapii przede wszystkim koncentruje się na podejmowanych określonych rolach. Yeah. Carl Rogers, który jest terapeutą humanistycznym, on tak naprawdę w latach 50. rozwinął to podejście i Marsza bardzo dużo z tego korzystała, oczywiście powołując się na niego, ale my oczywiście nie jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy również terapeutami, dlatego możemy jakby bardziej popychać naszych pacjentów. Jaka jest funkcja tego poczucia humoru? No, po pierwsze, jesteśmy w stanie zobaczyć tak naprawdę osobę, a nie tylko problem. W tradycyjnej psychiatrii często jest taki żargon, a my tutaj nie mówimy o chorobach, o jakiejś psychopatologii. Takie podejście, takie terminy, które czasem są atrakcyjne, ale my mówimy tak naprawdę o problemach, o osobach, ponieważ każdy jest czasem rozregulowany. Ja też, ty pewnie, Magda też. Więc tak naprawdę, jeżeli to zdarza się rzadko, to oczywiście nasze życie, jeżeli jest stabilne, to będzie się działo rzadziej, ale czasem mamy trudne sytuacje. Kiedy patrzymy na osoby, które cierpią, które często ulegają rozregulowaniu emocjonalnemu, widzimy ból, ale również widzimy osoby, a niekoniecznie chorobę. Więc te zachowania problematyczne widzimy jako deficyt umiejętności. I myślimy, co możemy dać tej osobie, jakie umiejętności, żeby mogła bardziej korzystać z życia, bardziej cieszyć się z życia. I oczywiście ta jakby podejście lekkie, humorystyczne. No, ja na przykład miałem wiele pacjentów czy klientów, którzy mówili mi, jak często czuli się
oceniani w systemie służby zdrowia i opieki psychiatrycznej. I oczywiście naszym celem jest zupełnie coś innego. My chcemy, żeby każdy czuł się pełną, kompletną osobą, kochaną i czasem osobą oczywiście z ogromnymi problemami, które rujnują im życie, ale dzięki takiej zabawowemu podejściu, takiemu lekkiemu podejściu, my po prostu możemy mieć lepsze połączenie z tym pacjentem. To jest osoba, patrzymy to na te osoby jako na jednostkę, chcemy z nimi również się w jakiś sposób lekko komunikować, dzięki czemu możemy łatwiej prowadzić trudniejszą pracę. Magda, czy odpowiedziałem na to dobrze? Tak, no Marsza powiedziała, że w DBT jesteśmy tym, kim jesteśmy. Tak naprawdę nie ma takiego kapelusza terapeuty, który zakładamy, kiedy wchodzimy do gabinetu, jak wychodzimy, to zdejmujemy ten kapelusz. My po prostu jesteśmy sobą, tak. Mhm. Dziękuję. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć wszystkim, że na koniec naszej rozmowy będzie czas na jedno, dwa, może na trzy pytania od Was. Także jeżeli ktoś ma jakieś konkretne pytanie do Alana, możecie je wpisać na czacie, ale zanim ja chciałabym teraz porozmawiać o tym poczuciu sprawczości oraz tym, co nie wzmacnia poczucia sprawności. Mówiłeś o tym, mówiąc o żargonie psychiatrycznym, o stygmatyzacji, o służbie zdrowia, ponieważ oczywiście bardzo często pacjenci borderline są stygmatyzowani, a także członkowie ich rodzin są stygmatyzowani dlatego, że rozwinęły się u nich symptomy DBT, przepraszam, BPD, borderline, i ta stygmatyzacja tak naprawdę jest również obecna wśród profesjonalistów, wśród osób, które zajmują się zdrowiem psychicznym. Oczywiście w ogólnej populacji ta stygmatyzacja również istnieje, ale kluczowe dlatego jest dobranie odpowiedniej terapii jak najszybciej. Jak ci się wydaje? Jak to możesz skomentować? Tak, zgadzam się. Jeżeli chodzi o stygmatyzację wśród profesjonalistów, to jest na pewno kwestia, która może spowodować największe szkody. Aczkolwiek jest mnóstwo stygmatyzacji również obecnych w naszych rodzinach, naszych sąsiadach i naszym otoczeniu, jeżeli chodzi w ogóle o problemy zdrowia psychicznego. Oczywiście stygmatyzacja to jest ogólnie taki wzorzec, w jaki sposób reagujemy na poziomie jednostki. To, co robimy, te stygmatyzujące zachowania, to zazwyczaj są takie osądzające komentarze, takie kiwanie palcem, co ty robisz, to jest unieważnienie, to jest osądzanie, i to może wynikać albo z braku zrozumienia, albo ze strachu. To oczywiście się łączy ze sobą, jedno i drugie, strach oraz niezrozumienie. Ale oczywiście, kiedy osoba, czy to jest pacjent borderline, czy może członek rodziny takiego pacjenta, jeżeli są unieważniani przez członków swojej rodziny albo przez profesjonalistów pracujących w zawodach medycznych lub innych, oczywiście jest to szkoda, kiedy ta stygmatyzacja wychodzi od profesjonalisty, ta szkoda może polegać na tym, że nie mamy dostępu do usługi zdrowia psychicznego, ponieważ ktoś jest oceniany przez jakiś długi czas. No nawet na początku mojej kariery ja słyszałem często, że profesjonaliści mówili na przykład: osoby borderline nie da się leczyć. I ja nawet już nie będę powtarzał niektórych takich oceniających opinii, które przypisywano osobom z borderline. One były bardzo negatywne i tak naprawdę przez ostatnie 25 lat ja już nie słyszę takich komentarzy. To nie znaczy, że one się nie pojawiają, ale myślę, że oczywiście jest to część transakcji, jeżeli boimy się osoby. No Magda, jeżeli miałabyś borderline, przyszłabyś do mnie jako pacjentka, ja bym się ciebie bał i bym tak cię trzymał na dystans,
i nie traktował cię jako człowieka, tak naprawdę ty poszukiwałabyś pomocy, zrozumienia, no to oczywiście od razu ustawia naszą transakcję jako problematyczną i to może po prostu potoczyć się w złym kierunku. Najprawdopodobniej tak by się to potoczyło. Ale wracając do stygmatyzacji, no niestety my, oczywiście my to cały czas robimy jako profesjonaliści, staramy się pomóc innym zrozumieć, jak to działa i mówimy, że jest dobre leczenie dla borderline i oczywiście ta wiedza cały czas się rozwija, ale co ważniejsze, tak naprawdę to jest konkretna, autentyczna osoba, która może kochać, jest w stanie być zabawna, robić dobre rzeczy również dla świata. Jest to osoba, która również bardzo cierpi. I z tej perspektywy możemy podejść do takiego pacjenta i wtedy zdajemy sobie sprawę, o kurczę, no faktycznie coś się z tobą niedobrego dzieje. Podchodzimy do takiej osoby z uważnością czy z ciekawością, żeby starać się zrozumieć, co się z nimi dzieje, niezależnie czy to jest pacjent, czy to jest członek rodziny takiego pacjenta. I to jest tak naprawdę początek tego procesu, gdzie zwracamy uwagę na doświadczenia danej osoby zamiast osądzania z dystansu. Oczywiście trudność polega na tym, że osoba borderline czy osoba bliska takiemu pacjentowi musi tak naprawdę podjąć to ryzyko w ich jakby przekonaniu, że musi powiedzieć partnerowi czy bratu czy siostrze czy najlepszemu przyjacielowi, naprawdę jest mi bardzo trudno z moim współmałżonkiem czy z moim dzieckiem czy z moim rodzicem. Naprawdę jest mi bardzo trudno. To nie jest oceniające, to po prostu jest opis doświadczenia. No i wtedy po prostu możemy mieć tylko nadzieję, że druga osoba nie zacznie nam kiwać palcem i nie powie nam, a to zaraz ci powiem, jak to naprawić, ale tutaj zepsułeś tą sytuację sam sobie. No i to jest oczywiście ryzyko, to jest taki strach, że ktoś może nie być w stanie tolerować tego naszego wyznania, nie jest w stanie się do tego podejść bez oceny. Oczywiście polega to również na ekspozycji, na tym, że mówimy o naszych ciężkich doświadczeniach osobom, które nie będą nas oceniać i to oczywiście pomaga w naszym stanie jest i obniża tą stygmatyzację. Coraz więcej pojawia się badań, które pokazują, jak dobrze ludzie radzą sobie w leczeniu, kiedy to leczenie jest dobrze dobrane. To jest naprawdę świetna wiadomość. Nawet 40 lat temu nikt o tym nie myślał, że to leczenie może być tak skuteczne. Jeżeli chodzi o Family Connections, tam staramy się pomagać członkom rodziny, żeby zwracali się do innych osób. Oni mają pracę w grupach z osobami, które mają podobne doświadczenia, mogą się dzielić swoim doświadczeniem i bardzo często jest to taki pierwszy krok, który jest ważny dla uczestników. Oczywiście później mamy jeszcze edukację oraz umiejętności, ale czasem ta sieć wsparcia jest tym klejem, który pomaga. Tak naprawdę no nie wiemy, ponieważ nigdy nie robiliśmy Family Connections bez nauczania umiejętności. To jest tak naprawdę jakby połączony program, który składa się z tych różnych elementów i na pewno nie będziemy tego próbować modyfikować w taki sposób, ponieważ dobrze działa to w ten sposób, ale jest to trudna rzecz do zmiany, ale kiedy podejdziemy do tego z dwóch stron, myślę, że już teraz widać, że jest dużo mniej tej stygmatyzacji niż to było na przykład w latach 80., kiedy ja uczyłem się, żeby zostać psychologiem. Myślę, że naprawdę wtedy, kiedy przypomnę sobie, co słyszałem od innych psychologów, to jest bardzo niepokojące. Ja już tego nie słyszę dzisiaj, ale na pewno nie tak często. Myślę, że ta kultura w naszym zawodzie się poprawiła i ten kierunek jest pozytywny. To może podsumowując to, co powiedziałeś, że w DBT jako profesjonaliści mamy takie metody, nasze umiejętności, podejście takie bez oceniania, uważność i że to wszystko nam pomaga, żeby być świadomym, kiedy zaczynamy być osądzający i że możemy sobie poradzić ze stygmatyzacją i z tym, że stygmatyzujemy.
I myślę, że my jesteśmy takim modelem tak naprawdę, przykładem i w DBT my pokazujemy jako przykład, w jaki sposób my podchodzimy do problemów, więc wydaje mi się, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że tak naprawdę to na naszych barkach jako profesjonalistów spoczywa bardzo dużo pracy, ale z drugiej strony mamy też świetną możliwość, żeby wykorzystać język, który nie jest stygmatyzujący, język opisowy i że możemy tak naprawdę pokazać, w jaki sposób pomagać, w jaki sposób rozwiązywać problemy, w jaki sposób rozumieć innych, ponieważ moje obserwacje kliniczne pokazują, że często, kiedy przychodzi do mnie rodzina, oni nie mają tak naprawdę wiedzy, oni się wstydzą, inni ich obwiniają, albo oni sami siebie obwiniają, więc patrzą na nas, na profesjonalistów i patrzą, jak my podchodzimy do tego problemu i jak sobie z nim radzimy. I w Polsce, myślę, przynajmniej to jest nasza rola. My jesteśmy tak naprawdę jakby pierwszym takim punktem kontaktu, pierwszymi osobami, które mogłyby zacząć pracować ze stygmatyzacją. Nie wiem, czy tak wyglądało to też w Stanach Zjednoczonych, w tym kierunku to szło, ale myślę, że to powinno iść właśnie z góry na dół, jeżeli chodzi o stygmatyzację. Ten przykład powinien iść z góry. Tak, zgadzam się w pełni. Oczywiście to się też nie wyklucza z takim oddolnym ruchem. A więc również można powiedzieć, że zaczyna się od pacjenta. Dodałbym jeszcze jeden krok. Mianowicie my, jako profesjonaliści, też musimy starać się blokować i przekierowywać innych profesjonalistów, kiedy zaczynają być osądzający. W sposób oczywiście uprzejmy, bo nie chodzi o to, żebyśmy osądzali tych, którzy osądzają. To nie będzie pomocne. Ale myślę, że wtedy, kiedy pojawiają się takie osądy, które mogą być krzywdzące, powinniśmy im, naszym kolegom, również pomóc przekierować takie myślenie. Powinniśmy to w miarę możliwości blokować. Jeżeli słyszymy, że na przykład nasz kolega czy koleżanka w taki sposób opowiada, w sposób osądzający, obwiniający, na przykład osoby z zaburzeniem borderline albo ich rodziny, to myślę, że to jest również nasza odpowiedzialność, żeby pomóc im w inny sposób podejść do tematu, w taki sposób, który nie jest taki pejoratywny, nie jest taki osądzający. Czy zgodziłbyś się z tym, że jednym z pierwszych kroków stygmatyzacji czy destygmatyzacji jest zmiana języka, czyli nie mówimy o patologii, mówimy o problemie czy zagadnieniu, nie mówimy o manipulacji, mówimy o próbie zrozumienia czy opisu problemu. To nas wiele nie kosztuje, chociaż pewnie sporo wysiłku trzeba włożyć w taką analizę tego, jakie zmiany przynosi zmiana języka. Zgadzam się całkowicie. Myślę, że w kręgach zawodowych często lubimy korzystać z takiego skrajnego języka, bo wydaje nam się, że musimy posługiwać się językiem bardzo precyzyjnym, bardzo specjalistycznym. Moim zdaniem nie jest to zawsze pomocne. Ja oczywiście rozumiem, że profesjonaliści w ten sposób czują się ze sobą jakoś powiązani, natomiast niekoniecznie stosowanie takiego specjalistycznego języka pomaga w rozmowie z pacjentami. I pamiętajmy, że jeżeli jest to język osądzający, to oczywiście również jest to krzywdzące. To oczywiście dotyczy nie tylko psychoterapeutów, dotyczy to tak naprawdę wszystkich osób pracujących w systemie opieki zdrowotnej, a więc możemy to samo powiedzieć o lekarzach, o pielęgniarkach, tak naprawdę o bardzo wielu przedstawicielach zawodów medycznych. Często posługujemy się takim językiem, który jest po prostu osądzający, który jest krzywdzący, który przyczynia się do cierpienia innych, więc myślę, że naprawdę bardzo wiele tutaj można zmienić. I tutaj pod powierzchnią się kryje model, na który się decydujemy, jak postrzegamy dane zjawisko, czy dbamy w ogóle o osobiste doświadczenie drugiej osoby, czy stoimy po prostu z boku i z dystansu etykietujemy, czy raczej staramy się zrozumieć doświadczenie drugiej osoby i tworzymy taki model, który nie jest wykluczający. W DBT mówimy o fenomenologicznej empatii, to jest takie duże słowo, ale chodzi o to, że nie chcemy robić niczego, co nie byłoby jakoś spójne z doświadczeniem drugiego człowieka. A więc taki model, który mówi, no to nie jest to, czego doświadczasz, jestem pewien, że ja mam rację, to jest model absolutnie unieważniający.
Tak. Myślę, że to jest bardzo ważne. Właśnie zrozumienie, uprawomocnienie, a zatem staramy się słuchać, obserwować, rozumieć. Jeżeli kogoś rozumiemy, to właściwie nie pozostaje nic innego, jak otoczenie tej osoby miłością. W DBT mamy też taki sposób, nie nazwałabym tego narzędziem, ale jest to taki sposób na życie w ogóle, czyli praktykowanie uważności. I myślę, że to jest absolutnie podstawa naszych działań. Dzięki temu jesteśmy w stanie praktykować uważność w relacjach, jesteśmy w stanie rozwijać nowe umiejętności. I wydaje mi się, że ponieważ zbliżamy się już do końca naszej rozmowy, a mówiliśmy o stygmatyzacji, jak również o destygmatyzacji, o języku, czy mógłbyś jeszcze podzielić się z nami swoją perspektywą na to, jak postrzegasz rolę uważności, zarówno w DBT, jak i w programie Family Connections, ponieważ dla niektórych uważność jest czymś takim dziwnym, co się kojarzy z zen, z jogą, czymś egzotycznym, a więc są ludzie, którzy są zainteresowani treningiem umiejętności, ale niekoniecznie praktykowaniem uważności. Jak ty to postrzegasz? Fantastyczne pytanie i myślę, że bardzo ważne, ponieważ uważność to jest umiejętność psychologiczna. Możemy się posługiwać uważnością po to, żeby praktykować duchowość. Uważność to jest coś, co się wywodzi oczywiście z tradycji wschodnich, ale również ma swoje korzenie w zachodnich praktykach egzystencjalnych. Jest to również zachowanie psychologiczne. Jeżeli zdefiniujemy uważność, to można byłoby powiedzieć, że jest to celowe zwracanie uwagi na coś bez osądów. To jest po prostu bycie świadomym tego, co tu i teraz, a więc nie jest to w ogóle kontrowersyjne zagadnienie. Jeżeli jadę samochodem, stoję w korku, mogę się zastanowić nad tym, jak się skupić, żeby jechać w sposób bezpieczny, a więc trudno tak naprawdę kwestionować uważność. Ja staram się podkreślać, że jest to umiejętność psychologiczna. A więc można się posłużyć uważnością w służbie bardzo wielu różnych celów. I tutaj celem nie jest to, żeby być spokojnym, natomiast jeżeli nam się uda opanować tę umiejętność uważności, to trudno nam jest nie zachować spokoju, ponieważ to właśnie osądy sprawiają, że jesteśmy cali jak na szpilkach, a bez osądów mamy w sobie znacznie więcej spokoju. Marsha Linehan mówiła o tym, skąd się bierze uważność dla niej, ale uważność oczywiście można powiedzieć, że wywodzi się z bardzo wielu różnych źródeł. W psychoterapii mamy dwa rodzaje uważności. Z jednej strony mamy tę uważność, która się bardziej kojarzy z medytacją, a więc posługujemy się uważnością, żeby się skupić na jednej rzeczy. Natomiast w ramach DBT trochę inaczej rozumiemy uważność, czyli uważnością posługujemy się po to, żeby się zaangażować w to, co robimy w życiu, a medytacja niekoniecznie będzie takim typowym elementem DBT czy Family Connections. Nie jest medytacja konieczna. Ja nie uczę medytacji. Nie dlatego, że jestem przeciwny medytacji. Absolutnie nie. Myślę, że zarówno joga, jak i medytacja mogą być pomocne, ale również może to być pomocne, żeby sobie po prostu stanąć na równoważni w ładny, słoneczny dzień i postarać się posłużyć uważnością po to, żeby nie stracić równowagi, zwracając jednocześnie uwagę na to, że jest lato, że jest przyjemnie, jest ciepło. Czyli chodzi o to, żebyśmy celowo zwracali uwagę na to, co nas otacza, bez osądów. Żeby zrównoważyć to, co mówisz, myślę, że jest to naprawdę fantastyczne, że jest to taki sposób na to, żeby się cieszyć życiem, zarówno w ramach programu Family Connections, jak i w ramach terapii DBT uczymy uważności też po to, żeby po prostu pozostać obecnym wtedy, kiedy życie nie jest frajdą, zamiast życia unikać, zamiast uciekać się do impulsów takich destrukcyjnych. I myślę, że to jest bardzo ważne, zarówno w DBT, jak i w pracy z członkami rodzin, żeby nauczyć pacjentów umiejętności tolerancji, dolegliwości. W tym bardzo pomaga uważność.
A więc myślę, że to jest właśnie pierwszy moduł umiejętności, od którego zaczynamy. Dla niektórych, zwłaszcza te osoby, które mają silne tendencje samobójcze albo są naprawdę w silnej dysregulacji emocjonalnej, to jest naprawdę takie koło ratunkowe, kiedy nauczą się umiejętności tolerowania dolegliwości, tolerowania stresu. Jak to zrobić, jak się zachować w kryzysie, to jest dla nich naprawdę bardzo ważne. Czy z Twojej perspektywy są takie umiejętności, które są właśnie szczególnie ważne, że wszystkie osoby powinny takie umiejętności mieć, żeby sobie radzić w kryzysie? No, trudne pytanie, bo ja myślę o tym w sposób dialektyczny, czyli kiedy to jest pomocne, kiedy nie. Czyli na przykład tolerancja dolegliwości, tolerowanie dolegliwości dla wielu osób w sytuacjach kryzysowych, czyli wtedy, kiedy pojawia się dużo bólu, dużo cierpienia, to właśnie tolerowanie dolegliwości, tolerowanie stresu to jest rzeczywiście bardzo ważna umiejętność, która pozwala tym osobom przejąć kontrolę nad swoimi działaniami, pozwala im zredukować niebezpieczne zachowania. Problem jednak polega na tym, że czasami ta umiejętność jest tak pomocna, że na tym ludzie już poprzestają. I oczywiście tolerowanie dolegliwości oznacza, że kiedy się wszystko pogarsza, coraz to więcej pojawia się bólu, cierpienia, to tolerowanie dolegliwości może też prowadzić do tego, że ten poziom bólu się obniża i na przykład osoba nie sięga po narkotyki albo nie podejmuje próby samobójczej, czyli mamy bardzo wiele korzyści, które z tego płyną, ale wiele miesięcy później może się okazać, że ciągle korzystamy tylko z tej strategii, czyli ciągle bardzo wiele bólu, bardzo wiele cierpienia musimy znosić. A więc to jest naprawdę ważne z perspektywy terapeuty, jak również pacjenta, żeby pojawiły się też inne umiejętności, żebyśmy tymi innymi umiejętnościami się posłużyli, takimi jak uważność, takimi jak umiejętności związane z zarządzaniem emocjami, po to, żeby aż tyle tego cierpienia nie musieć doświadczać i żeby ta umiejętność tolerowania dolegliwości była nam potrzebna stosunkowo rzadko. Myślę sobie też o tym, że właśnie w DBT, ale również w programie Family Connections musimy odpowiednio zrównoważyć wszystkie elementy i warto jest powiedzieć, wiem, że cierpisz, wiem, że to jest bolesne, wiem, że te emocje są bolesne, takie jest jednak życie, ponieważ życie doświadczane w pełni wiąże się z radością, ale również z doświadczaniem bólu. Mamy nadzieję, że będzie więcej radości, ale może być wiele miesięcy, kiedy więcej będzie jednak bólu i cierpienia. I rzeczywiście to również będzie, to również możemy nazwać życiem pełnym, życiem bogatym. Alanie, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że moglibyśmy tak rozmawiać godzinami. Byłoby miło. Widzę, że już za 4:06 i o 18:00 Daniel Flynn będzie miał swój wykład. Zapraszam wszystkich do udziału w tym wykładzie, ponieważ to będzie wykład, który poniekąd będzie kontynuacją tego, o czym Alan mówił, o współczuciu, o DBT, ponieważ będzie mowa o treningu umiejętności dla młodzieży, a więc będzie mowa o zastosowaniu DBT w praktyce w tej grupie odbiorców. I w związku z tym chciałabym przede wszystkim Ci podziękować za ten czas. Bardzo dziękuję za tę wspólnie spędzoną godzinę, ale też bardzo dziękuję za wiele lat Twojego mentoringu. Bardzo dziękuję, że zdecydowałeś się zaopiekować naszym zespołem w Polsce, że uczysz nas DBT, jak również prowadziłeś nas w świat Family Connections. Na tym się zatrzymam. Bardzo dziękuję. Ja wyłączę swoją kamerę, ale z przyjemnością posłucham Daniela i Mary. To świetni prelegenci. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w tym spotkaniu.